Witajcie, cześć i czołem. Po długiej przerwie nie było mnie. Kłopoty ze zdrowiem. Tak czy tak, pomalutku się zbieram. Niemoc twórcza również mnie dopadła, ale ja mam nadzieję, że te czasy mijają i wracamy do gry. Słuchajcie, jak tutaj widzicie, przede mną stoją, można powiedzieć, kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt formatek. Szczerze mówiąc, nie liczyłem tego jeszcze, bo muszę sobie to dopiero posegregować. W każdym bądź razie rozpoczynam nowy projekt. Projekt Kuchnia. Tak, w końcu po kilku dobrych latach z moją małżonką dotarliśmy do projektu, który i ja, i ona wspólnie, kłócąc się, nie kłócąc, rozmawiając, czy to na spokojnie, czy jak włoska rodzina, wymachując rękami, rękoma, ręcyma, dotarliśmy w końcu do tego etapu, gdzie już zamówiliśmy naszą kuchnię. Zamówiłem sobie w jednej ze stolarni na Śląsku, zamówiłem sobie formatki i przyszedł czas na poskładanie. Będę to składał tutaj, w mojej piwnicy i pojedynczo szafeczka do góry. Jak tam wszystko zniosę, dopiero będzie tam demontaż starej kuchni, remont jakichś tam ścian. Muszę sufit jeszcze tam zrobić i w ogóle takie pierdoły. No i później będziemy stawiać już tam całą kuchnię. Ale zanim do tego dotrzemy, tutaj chciałbym wam pokazać kilka szafek, które można zrobić, bo przykładowo powstanie korpus plus trzy szuflady i to chciałbym wam pokazać. Powstanie cargo i tutaj chciałbym też pokazać fajny patent, jak w bardzo prosty sposób montuje się prowadnicę cargo. Troszkę gorzej jest z frontem, ale damy radę. No i później górne szafki, które będą tam sobie wisiały. Będzie to wisiało wszystko na szynach. Dolne szafki, jeżeli będą tak zwane plecki z płyty, jak ta płyta się nazywa? Potocznie plecki, tak? Tak się umówmy, będziemy mówić plecki. Jest to płyta 4 mm w kolorze również białym, której tutaj na warsztacie jeszcze nie mam. I tak, na dole, o ile będą w szafkach plecki, to będą przykręcane od zewnątrz, nie będzie żadnych zafrezowań. Jeżeli chodzi o szafki górne, to będę robił... plecki będą w wyfrezowaniu wszystkich czterech ścian i tam przyjdą tak zwane... jak dobrze pamiętam... jakieś takie, to się chyba zawieszka nazywa. Taki hak regulowany, który przechodzi przez plecki i jest montowany na szynie do ściany. Sposób ten jest już w zasadzie chyba w 100% wszędzie stosowany. Już się nigdzie nie stosuje szafek, które są z pojedynczymi hakami, bo wtedy trzeba tam dużo wiercić i to jest takie troszkę, jak już się raz powiesi, to ona tam musi wisieć. Ewentualnie trzeba przewiercić otwory, nowe haki, nowe pierdoły, takie te. A tutaj można powiedzieć, że jeżeli przykładowo nie będzie mi się podobał jakiś układ szafek, to mogę sobie te szafki w pewnym stopniu, do jakiegoś stopnia, bezkarnie przewieszać. Nabyłem już dosyć troszkę wprawy, jeżeli chodzi w robienie, w składanie szafek. Troszkę gorzej mi idzie z projektowaniem i tutaj do wyprojektowania pomógł mi mój serdeczny przyjaciel Krzysiu. Jeżeli gdzieś tam kiedyś będziesz oglądał, to bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że ty nie masz czasu, bo on wiecznie siedzi na warsztacie, pracuje na swoją emeryturę, także tu się nie ma co dziwić. Dobra, co teraz? Ja sobie to tutaj wszystko muszę ściągnąć ze stołu i posegregować według mojego projektu, żeby mi to szło w miarę sprawnie i szybko. Także co? Lecimy. Jak właśnie widzicie, w tym momencie na przebitkach
Formatki mam już ładnie rozłożone wymiarami. Każda formatka ma swoje miejsce i w tym momencie mogę zacząć składać po kolei. I tak sobie wymyśliłem, że na pierwszy rzut wrzucilibyśmy szafkę cargo. Jest najmniejsza i w tym momencie tutaj najmniejsza, ale wcale nie będzie mało przy niej pracy, żeby to wszystko poskręcać. Ale to zobaczycie w dalszej części. Postaram się to jak najdokładniej omówić, żebyście wiedzieli, o co chodzi i w jaki sposób to można po części poskręcać. Dobra, ja Wam tutaj teraz w skrócie pokażę, co już zostało zrobione. Także idziemy do pierwszej szafki. W zasadzie to jest druga szafka. To jest szafka, która została zrobiona, to jest górna. I ona została zrobiona jako druga. O, to będzie szafka wisząca. Macie tutaj półeczki. Wszystko się ładnie zamyka. Moja żona będzie narzekała, że nie będzie mogła trzaskać drzwiczkami. Co mnie bardzo cieszy. No, tutaj się robi druga szafeczka. Tak, tutaj takie piękne rzeczy. Tu przy okazji Wam pokażę. Zrobiłem taki szablonik pod te tak zwane kółeczki, dyble dla półek. Tak to wygląda. To jest wkręt. Tak to wygląda. Co jeszcze? Jeszcze zrobiłem szafkę, która jest tutaj. O, to jest tak zwane cargo. One się też otwiera, ale jest na razie bez nóżek, dlatego nie będę go otwierał. Dobra, ja się biorę dalej za robotę, bo to samo się nie zrobi. Wszystko, co macie tutaj w tym wstępie, macie podlinkowane. Wszędzie są linki do tych filmów, bądź będą się pojawiały, w zależności jak ja to będę wrzucał na YouTube'a. I taka ostatnia mała aktualizacja. Jedna szafeczka zamyka się i tu powstała taka szafeczka, o, taka z drzwiczkami podwójnymi, pięknie, tak to wszystko wygląda. Tej szafeczki nie będzie na wideo, ze względu na to, że tutaj w zasadzie nie było co pokazać. Tutaj jest jeszcze jedna, którą będę robił w następnym dniu, bo dzisiaj już jest późno i lecimy do domu. No to nara.